Witamy się z Wami serdecznie z Bytomia. Dziś ważny dzień dla naszych tenisistek, dla naszego tenisa. Dwie Polki w półfinałach singla. Turniejowa dwójka Maja Chwalińska i rozstawiona z nieco niższym numerem Katarzyna Piter. Ważny dzień, bo finały takich imprez jak Śląskie Open, turniej rozgrywany tutaj w tym tygodniu, pula nagród $25,000, no to są już na tyle prestiżowe imprezy, że nasze zawodniczki nieczęsto mają okazję grać w decydujących meczach, tych niedzielnych. Maja jeszcze nigdy nie grała na takim poziomie, na poziomie finałów, a o ten finał dzisiaj walka się toczy. Kasia ostatni finał osiągnęła dokładnie rok temu, w 25 na terenie Niemiec, także trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Jeszcze będzie finał gry podwójnej z udziałem Kasi Piter i jej węgierskiej partnerki Galfi, która grała tutaj z numerem pierwszym w singlu, najwyżej notowana singlistka imprezy, ale wczoraj pożegnała się z turniejem. No, nie wiemy, czego się spodziewać, szczególnie po tej Ninie Potocznik, która już rozgrzewa się z Kasią Piter na korcie centralnym. To jest tenisistka, która jak burza idzie w turnieju. Słowenka właśnie wspomnianą Galfi wczoraj wyrzuciła. Będzie na pewno groźna. W przeszłości osiągała już niezłe wyniki. Natomiast przyznam szczerze, że o występ Maji Chwalińskiej jestem dosyć spokojny. Wczoraj Maja zagrała słabo jak na swoje możliwości, ale zwycięsko, co najważniejsze. Dziś przeciwniczka, która na mnie osobiście nie wywarła jakiegoś wielkiego wrażenia, Lodikowa z Rosji. Ciekawa postać, mówiłem już troszkę o jej ubiorze, o tym, że zmieniła religię, którą wyznaje jakiś czas temu, więc jest to postać, o której tutaj na kortach dużo się mówi, natomiast jeżeli chodzi o takie czysto tenisowe wartości, myślę, że Maja Chwalińska po prostu do tego tenisowego ringu wnosi w tym momencie dużo więcej. Na zakończenie finał debla, więc będziemy zdawać nasze relacje, raporty. Zaglądajcie na nasze profile.